Rodzina zmarłego napisała wyjątkowo przejmujący list, z którego wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie podaje prawdziwych danych na temat zgonów w Polsce. Redakcja Oko.press przekazała słowa, którymi podzielili się bliscy zmarłej osoby. Rodzina podzieliła się przejmującą historią. Redakcja Oko.press opublikowała list, który powstał po śmierci bliskiej osoby. Rodzina napisała przejmujący list w sprawie śmierci mężczyzny. Redakcja Oko.press opublikowała wyjątkowy list na swojej stronie. Rodzina zmarłego podzieliła się swoją historią, która rozegrała się w ostatnich dniach. Dziennikarze z serwisu podali już wcześniej, że pacjent przebywający w szpitalu klinicznym MSWiA przy ul. Włoskiej w Warszawie nie żyje. Wiadomość ta miała pochodzić od jednej z pracownic placówki, jednak oficjalna wiadomość o śmierci mężczyzny nie została do tej pory potwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia. Rodzina przekazała w liście, że 13 marca wrócili z Austrii, gdzie przebywali na nartach. Ojczym, kolega, mama i siostra, gdy wrócili do kraju, mieli kaszel, a u ojczyma wystąpiła gorączka. "19 marca ojczym zmarł w szpitalu. Z treści listu wynika, że mężczyzna był reanimowany przez pół godziny, ale nie nastąpiło przywrócenie czynności życiowych. Lekarze przekazali, że wyniki testu, które potwierdzą, czy mężczyzna był zarażony koronawirusem, będzie dopiero w piątek. Wiadomość o tym, że mężczyzna był zarażony, została potwierdzona dopiero w poniedziałek. Do tego czasu stan kobiety i jej siostry znacznie się pogorszył. O sprawie został poinformowany sanepid, który przekazał, by do 27 marca pozostać w domu. I na tym koniec. Nikt więcej nie zadzwonił, nie skierowali nikogo na testy, rodzina napisała w liście. Rodzina niepokoi się o swoje zdrowie. W liście zamieszczonym w serwisie Oko.press podana jest informacja, że rodzina zmarłego mężczyzny nie otrzymała pomocy, nikomu nie zostały przeprowadzone testy na koronawirusa. U wszystkich występują niepokojące objawy, które mogą wskazywać na to, że rodzina zarażona jest COVID-19. Dzisiaj grzeje, 1. Gwiazdor Disco Polo jawnie namawia do łamania kwarantanny. Jego słowa oburzyły tysiące internautów. 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat zgodnie z treścią listu. W akcie zgonu mężczyzny, jako przyczynę śmierci, wskazany jest koronawirus. Rodzina, póki co nie otrzymała dokumentacji medycznej, która byłaby dowodem, że Ministerstwo Zdrowia zataiło przypadek mężczyzny, który do dziś nie widnieje w oficjalnych statystykach. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.okokropka.press.pl, na Google News.